dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie w Wielką Sobotę. Święta za pasem, więc jesteśmy tutaj, aby złożyć Wam wszystkim razem z Lunką świąteczne życzenia. Wszystkiego, co najlepsze w te święta. Ciepłych, o ile możliwe, rodzinnych świąt Wielkiej Nocy. I zdrowia przede wszystkim, bo to chyba w tym czasie jest nam najbardziej potrzebne. A jako taki mały dodatek, dzisiejszy lot, będzie to nagranie wyjątkowe w pewnym sensie, bo będzie to lot po mojej własnej okolicy, lot dookoła Komina. Zwiedzimy Chorzów, Katowice, będziemy też nad Murckami, Mikołowem, by w końcu polecieć nad Tychy, przylecimy nawet nad moim blokiem. Lądujemy dzisiaj na jeziorze Paprocańskim, będziemy lecieć samolocikiem amfibią Icon A5. No i to chyba tyle. Jeszcze jedno, startujemy z Bochowca. No. Co, Lunka, powiesz coś na święta? Nie wiem, czy Wielką Sobotę zwierzęta też mówią ludzkim głosem w skarbie? Zapraszam serdecznie. Witam w domu, można powiedzieć, czyli na lotnisku w Katowicach. Jest to lotnisko Muchowiec, znajdujące się praktycznie centralnie w centrum Katowic, przy Trzech Stawach, niedaleko osiedla Paderewskiego. Dzisiaj polecimy sobie pozwiedzać okolice, a dokładniej będzie to Chorzów, Stadion Śląski oraz Park, Katowice, kilka takich ważniejszych punktów, jak choćby Spodek, a następnie polecimy przez Murcki i Czułów do Tychów i wylądujemy na jeziorze Paprocańskim. O, bo ten samolot, którym dzisiaj lecimy, Icon A5, ma możliwość lądowania na lądzie, ale także po wysunięciu odpowiednich płos na wodzie. Także parę słów o samolocie Icon A5. A5 to połączenie pływającej łodzi, rodzaj amfibii, w połączeniu z płatowcem z włókna węglowego i chowanym podwoziem. Mieści on dwie osoby w zamkniętym kokpicie o szerokości 116 cm i jest napędzany pojedynczym silnikiem Rotax 912 o mocy 110 koni mechanicznych oraz jest napędzany trójłopatkowym śmigłem pchającym, które możemy tutaj zobaczyć z tyłu samolotu. Taka ciekawostka, samolot ten ma składane skrzydła, można je złożyć do tyłu w celu transportu naziemnego i przechowywania. W wyposażeniu zainstalowanym fabrycznie znajduje się wskaźnik kącia natarcia, który zwiększa bezpieczeństwo i zmniejsza ryzyko przeciągnięcia, co zwykle nie występuje w innych samolotach lotnictwa ogólnego. Dodatkowo, opcjonalnie, może mieć zainstalowany spadochron z balistycznym systemem odzyskiwania całego płatowca. Pierwszy model koncepcyjny wzbił się w powietrze w roku 2008. W roku 2014 wzbił się pierwszy prototyp produkcyjny, a w 2016 roku pierwsze egzemplarze trafiły do klientów. Aktualnie cena tego samolociku, gdybyście chcieli kupić nowy, to jest około 300 do 400 tysięcy dolarów, w zależności od wyposażenia, za nowy egzemplarz. Teraz może powiedzmy parę słów o lotnisku, na którym się znajdujemy. Jest to małe sportowe lotnisko Katowice-Muchowiec. Lotnisko o powierzchni 56 hektarów zostało wybudowane w roku 1926 przez Śląski Okręg Wojewódzki Ligi Obrony Powietrznej Państwa, a następnie wydzierżawione Ministerstwu Komunikacji. Oprócz pola wzlotów posiadało dwa hangary, komunikacyjny i sportowy, oraz budynek administracyjny ze stacją meteorologiczną i terminalem pasażerskim. Loty pasażerskie do Warszawy zostały uruchomione przez Polskie Linie Lotnicze LOT 2 stycznia 1929 roku. Odbywały się raz dziennie i były obsługiwane 8-osobowym samolotem Fokker. Lot trwał
półtora godziny. Ostatni rejs realizowano 30 sierpnia roku 1939. Poza kierunkiem warszawskim funkcjonowały także połączenia lotnicze do Krakowa. Lot trwał 30 minut oraz do Wiednia przez Brno. Terminal pasażerski lotniska z poczekalnią i restauracją powstał w latach 30., kiedy miasto, stolica województwa śląskiego, było w szczytowym okresie rozwoju. Projektantem budynku był katowicki architekt Tadeusz Michejda. Witam w kokpicie samolotu Icon A5. Nie ma tu dużo do roboty, samolocik jest bardzo prosty, wygląda trochę jak samochód, nie? No tak właśnie wygląda. Ta lista jest bardzo krótka. Urządzenia, przygotowanie kokpitu, urządzenia elektryczne wyłączone, no wyłączone, baterie włączyć i zawór paliwowy. Zawór tutaj gdzieś. Proszę bardzo. Stroboskopowe włączyć. Przepustnica otworzyć leciutko do przodu. Zapłon odpalić. No i mamy już silniczek uruchomiony. Przepustnicę ustawić na 2000 obrotów, nawet jest trochę więcej. Dobra. Ciśnienie oleju monitorować, jest w normie. No na granicy, ale jest. I jeszcze próba silnika, powyżej 2500 obrotów. OK. Bieg jałowy. Światła. Dobra. Dzisiaj polecimy sobie, będziemy startować z pasa z betonu, z pasa 5 lewy. Co tu jest, że to nie działa? No nieważne, nie będzie nam potrzebne. Dobra. Dzisiaj nie będziemy łączyć się z kontrolą lotów, żeby nam nie przeszkadzali, ale oczywiście w prawdziwym lotnictwie zawsze należy się łączyć, są odpowiednie procedury. Ale my dzisiaj na spokojnie. Zwolnię mu hamulec może. Wyłączę pomoce nawigacyjne, bo mi tu przeszkadzają. No już nie ma tej głupiej linii kołowania, zresztą by mi
chciał kołować gdzie indziej, do innego pasa. A my będziemy się ruszać teraz na 5 lewy. Czy ja ten pas zgubię? A, jesteśmy już blisko. Światła lądowania. Klapy. Prędkość startowa 76 węzłów koło. Wiłami rotacja. Dajemy. Dajemy zwiedzać. Schowałem pod wozik klapy. Z góry widać osiedle Paderewskiego. Tam w tyle
komenda główna Policji Wojewódzkiej, a także widzimy tutaj Bibliotekę Śląską. Po lewej także Katedra Świętego, jak ona się nazywa, Piotra i Pawła chyba, oraz Urząd Wojewódzki. Na wprost, lecimy na Chorzów teraz. Najpierw pierwszy przystanek to Stadion Śląski. Pod nami Silesia Center. Pod nami Park Chorzowski, po lewej osiedle Tysiąclecia, na prosto Stadion Śląski, a może powiem parę słów. Stadion Śląski jest to wielofunkcyjny stadion sportowy, położony na terenie Parku Śląskiego w Chorzowie. Operatorem obiektu jest Stadion Śląski z ograniczoną odpowiedzialnością. Od sierpnia 2020 roku jest to Narodowy Stadion Lekkoatletyczny. Jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych stadionów w Polsce i jednym z najbardziej identyfikującym region, obiektem sportowym, rekreacyjnym i kulturalnym. Jest to obiekt uniwersalny, mogą się na nim odbywać mecze piłkarskie, zawody żonglowe, mityngi lekkoatletyczne oraz imprezy muzyczne. W chwili oddania do użytku była to największa tego typu budowla w Polsce. Natomiast przebudowa w 2011 roku i budowa Stadionu Narodowego w Warszawie spowodowała spadek na drugie miejsce. Plan budowy dużego obiektu sportowego w polskiej części Górnego Śląska z widokiem na kilkadziesiąt tysięcy osób powstały już w latach międzywojennych. Ostatecznie plany te nie zostały zrealizowane z powodu wybuchu wojny. Decyzja o budowie Stadionu Śląskiego na terenie tworzącego wówczas największego parku miejskiego w Europie zapadła w roku 1950 podczas posiedzenia Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach. Budowę rozpoczęto w roku 1951. Obiekt został ukończony latem 1956 roku, a w roku 1959 założono na nim sztuczne oświetlenie elektryczne, które było na ówczesny czas pierwszym tego typu oświetleniem w Polsce. I dalej lecimy nad parkiem. Polecimy sobie na Wełnowiec. Zobaczyć tamtejszą elektrownię czy elektrownię, już sam nie pamiętam. Zaraz to sprawdzę. A później zwrócimy jeszcze na Katowice. Spodek, Katedra, Urząd Wojewódzki. Już tam miniemy po drodze skarbek. A teraz posłuchajmy sobie może proszę muzyczki zespołu, który pochodzi z Katowic. Zapraszam. Widzę miejsca, w których był.
widzę ludzi tu. Już pod koniec dnia pustej szklanki dźwięk to chyba sen. No, 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 no. Już pod koniec dnia widzę obraz tu. Pustej szklance pomarańczy. To jest jednak elektrociepłownia w Katowice. Znajduje się dokładnie w Dąbrówce Małej, w Siemianowickiej 60. Zaprojektowana jeszcze w latach 70. No tyle powiem, bo tutaj nie znalazłem. No, przed chwilą zrobiliśmy dosłownie lot dookoła komina. Przelećmy może jeszcze raz i polecimy na centrum Katowic. Z przodu widać już spodek. Ja może parę słów. A za spodkiem Mrówkowiec. Tak swoją drogą. Dalej polecimy, zrobimy kółeczko i polecimy w stronę Skarbka. I na katedrę później. Hala widowiskowo-sportowa zlokalizowana w Katowicach przy alei Wojciecha Korfantego. Stanowiąca własność miasta Katowic, a zarządzana przez PWP Event Center. Została wybudowana pod nazwą Wojewódzka Hala Widowiskowo-Sportowa w Katowicach, pod którą jest znana w literaturze architektonicznej i pod którą funkcjonowała do 1997 roku. Pierwsze prace budowlane rozpoczęły się w roku 1964, jednak przerwano je na 18 miesięcy z powodu podejrzeń o błędy konstrukcyjne, które nie potwierdziły się w rzeczywistości. W 1969 roku oddany do użytkowania został pierwszy budynek kompleksu, przylegająca do spodka hala lodowa. Całość obiektu ukończono wiosną 1971 roku. Jest to jeden z pierwszych w skali światowej obiektów z dachem zrealizowanym w koncepcji Transsegurity. Ważąca 300 ton stalowa konstrukcja topułu połączona jest z zewnętrznym stalowym pierścieniem za pomocą 120 linii nośnych w formie prętowo-ciągnowych klatownic, na które osadzone jest pokrycie dachowe. Na prawej widać było rondo i jeszcze raz spodek. A teraz przelot nad innymi częściami Katowic. Nie będę o nich opowiadał, zresztą każdy już zna. Zapadamy muzyczkę. Jest już ciemno, ale wszystko jedno. Pytam siebie, czym jest piękno. Bye.
Jak widać, te wszystkie budynki to są takie, jak należy. To tutaj to przynajmniej ulica Warszawska w tej chwili. Kościół przy Warszawskiej, on się akurat zaraz w tym modzie, bo tutaj muszę powiedzieć, że korzystam z moda. To widz. Będziemy powoli udawać się w stronę Namurski, Czołów, na jezioro Patrycańskie i na Tychy Podinar. No to jeżeli Tychy, to nie może zabraknąć. Czemu? Zapraszam.
Dobra, zgubiłem się, jak 2 plus 2 jest 4, więc za chwilę włączę na sekundkę pauzę i sprawdzę na mapie, na telewizorze, gdzie jestem. Właśnie wlatujemy nad Mikołów, trochę zboczyłem z kursu. Ty chyba będę po lewej, będę musiał teraz na mapę patrzeć, żeby się nie zgubić. Tutaj widać boiska na osiedlu A. Dworca w zasadzie nie ma, ale jest. Linia kolejowa jakoś jest, ale dworzec to nie bardzo. Jest tu stadion. Tam gdzie są te hale po lewej, to pewno tam powinien być browar. Widzę już stadion, autogeneracji to wyszło jak wyszło. Niestety też wysokość na tych budynków jest mocno nieodpowiednia. Na przykład mojego bloku, na który tak polecimy. A to może jeszcze trochę drzemy. A i my jesteśmy już na stadionie. To niestety, jak widać, piękny to nie jest, ale się zrobi. Ciepłownia, elektrociepłownia. Tam po prawej to będą te wszystkie gaming center i te gaming to szare. To jest niby że Tesco były, teraz powstaje. Tutaj Saturn Media Markt, no tak to zrobię jest na razie. Nic się nie będzie tutaj co. Jeszcze zobaczę sobie lepiej blisko, bo to jest tak. Panią
najwyżej. Piramidę też zeżarło, teraz rządu Wysockiego, znowu mój blok. Wszystkie te okolice są na górze. A tutaj lodowisko widać po prostu. Tak, żeby to było takie, że tak jak kościoły i tak dalej. Te kominy elektryczne położni, a także Tauro, gdzieś tam runy po prawej stronie. Zaraz nad nimi przylecimy. Później zrobimy kółeczko nad jeziorem. Skonfigurujemy się do lądowania na wodzie. A nawet molo widać troszkę. Tutaj nie wiem, czemu z drogi się zrobiła rzeka. No ale takie to są niestety uroki. Ale molo jest, trochę zatopione. Ale zawsze. Tam idzie zręb. To co tam widzimy gdzieś tam, to będzie chyba promica na wprost. Ten strumyczek, co płynie koło tej drogi, to po tej generacji się stał rzeką. No jak to mówią, mówi się trudno. Tam po lewej ten budynek, kurde, no kiedyś był lepszy, kiedyś to wszędzie na pałacu wyglądało nie jedno. Tak jest jeszcze gorszy, no nic, jak mówię. No to fajnie, mogę by trzeba poczekać. Te budynki Taurony. Chyba. Dobra, będziemy się powoli konfigurować. Klapy 15, 15, potem 30, w końcu jeszcze i płozy do uderzenia. Klapy są 15, wysunę płozy. Klapy 30.
tylko próbujemy. Nawet przeżyliśmy, patrzcie. Szczerze mówiąc, kompletnie nie wiem, jak się tym steruje na wodzie. No nic, będziemy powoli kończyć dzisiejszą transmisję. Bardzo dziękuję za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Jak zawsze zapraszam do kontaktu. Jak już wcześniej mówiłem, możemy polecieć w dowolne miejsce na świecie. To nie będzie jedyny odcinek dookoła komina. W następnej części wystartujemy z tego miejsca, gdzie dzisiaj skończyliśmy, czyli z jeziora Papłucańskiego i udamy się w stronę obozu Auschwitz-Birkenau. Widzimy go z powietrza w Oświęcimiu, a następnie udamy się zobaczyć Kraków, między innymi będzie na pewno rynek, będzie Wawel, siedziba radia na kopcu Kościuszki RMF-u, może coś tam jeszcze, no i wylądujemy sobie na którymś z tamtejszych lotnisk. Jeśli chodzi o dzisiaj, to dziękuję serdecznie i życzę udanego dnia. Do zobaczenia.